Cześć z tej strony, Paweł Pagar z portalu PPCG Stock. Dzisiejsze 5 minutek będzie stosunkowo krótkie, ale jak sądzę, w tym krótkim czasie uda mi się przekazać Tobie esencję tego, dlaczego zakupiliśmy do naszego portfela akcję PZU. Odpowiem na pytania, dlaczego akurat w okolicach 27 zł i co nas słoniło do wykonania zlecenia kupna. Wytłumaczę, czym jest selling Climax. Pokażę też, czym jest test wolumenowy. Zaczynamy. Jeżeli nie jesteśmy sztywniakami i potrafimy analizować ruch ceny w całym jej kształcie, to nie powinniśmy mieć problemu z łączeniem świec. Samo łączenie świec nie jest niczym nowym, chociaż prawie nikt tego nie robi. Połączyliśmy zatem świece na interwale tygodniowym i mniej więcej powstało coś takiego, co widzisz teraz na ekranie. Naturalnie połączyliśmy również wolumeny, jakie pojawiły się na tej łączonej świecy. Świeca ta nazywa się Selling Climax, jest świecą akumulacyjną. Wolumeny, jakie zostały na nich wygenerowane, świadczą o pojawieniu się ogromnej siły popytowej, która wyłożyła pieniądze i równoważyła dostępną podaż. Jakie są fakty? Świeca ma bardzo duży spread. Spread zaś to odległość cenowa mierzona od otwarcia świecy do jej zamknięcia. Tutaj wyniosła ponad 1 czwartą wartości ceny tych akcji. A im większy spread, tym lepiej. Wolumen tej wielkości nie był widoczny od 2016 roku. Mamy zatem przesunięcie ceny i akumulację na ogromną skalę. W sytuacji paniki rynkowej, z jaką mieliśmy do czynienia, naturalnie trudno jest dokonać zakupów w sposób precyzyjny. Wiesz tylko, że jest akumulacja, a skutkiem akumulacji będzie wzrost ceny w przyszłości. Wiesz również to, że tanio przy tej skali akumulacji będzie przez jakiś niedługi czas. Wierz również to, że przesunięcie w krótkim czasie ceny stabilnej spółki, która płaci dywidendę na poziomie 10% przy 30 zł, jest po prostu doskonałą okazją inwestycyjną. Miejsce, w którym dokonaliśmy zakupu, możesz zobaczyć na widocznym teraz wykresie w skali dziennej. Tak, jakiś czas było jeszcze taniej, ale w metodzie, którą się posługujemy, często nie ma możliwości wyznaczenia ideal... Idealnego dna, przepraszam. Nie chodzi jednak o tę precyzję, ale o zrozumienie, co dzieje się na cenie i o umiejętność podjęcia decyzji, dobrej decyzji w dobrym czasie. Co się dzieje na cenie? Cena skoczyła w górę. Dalsze próby spadków na niewielkim wolumenie świadczą o niewielkiej podaży na spółce. To sygnał, że podaż została zebrana i spółka przygotowuje się do wzrostu. Przed wzrostem często pojawiają się testy wolumenowe. Duży gracz, który skupił aktywa danej spółki, broni swojej pozycji w czasie prób spadku. Widzimy to w postaci skoku wolumenu, od którego cena odbija w górę. Mamy zatem spadek na ograniczonym wolumenie i akcentowany dołek na większym wolumenie. Duży gracz mówi, że jest obecny i będzie bronił swojej pozycji. Testy wolumenowe są zaś jednym z ostatnich miejsc, w którym akcję można kupić w tak atrakcyjnej cenie. Czy testy wolumenowe zawsze działają? Mogę powiedzieć, że działają przeważnie dość dobrze. Mogą się zdarzyć sytuacje, w której pojawią się nieprzewidziane okoliczności i cena na chwilę spadnie gdzieś poniżej testów wolumenowych. Jeżeli jednak mieliśmy akumulację w tle, to prawie pewne na 100% jest to, że duży gracz wykorzysta swój potencjał i mimo nieprzewidzianego zdarzenia dźwignie cenę w górę. Miała być przekazana esencja tego, dlaczego kupiliśmy PZL do naszego portfela. Już wierzę że składnikiem tej mikstury był Selling Climax, rekordowy wolumen, atrakcyjna dywidenda. Później pokazały się testy wolumenowe mixtura inwestycyjnego sukcesu. To wszystko w tym krótkim przekazie na dzisiaj. Dzięki za Twoją uwagę, trzymaj się ciepło, inwestuj dobrze, jedziemy po sukces. Cześć.